To jest wielka chwila, historyczna chwila, podpisanie umów, które pozwolą na połączenie Via Carpathia, polskiego odcinka i słowackiego odcinka. Będziemy tą drogą jeździć po to, żeby rozwój Europy następował, żebyśmy byli gospodarczo w innej epoce, dużo lepszej i aby Polska, a również ta część Europy, Trójmorze, można również powiedzieć, była gospodarczym, bardzo dobrym miejscem do rozwoju, do mieszkania. Via Carpathia potrzebna jest naszym regionom przygranicznym. Via Carpathia potrzebna jest naszym regionom leżących na wschodzie naszych państw. Via Carpathia potrzebna jest państwom opartym o wschodnią granicę Unii Europejskiej i wreszcie Via Carpathia potrzebna jest Zjednoczonej Europie. To będzie generator rozwoju, generator rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego państw Unii Europejskiej, ale także zewnętrznych ich sąsiadów. Dzięki tej wielkiej inwestycji młodzi ludzie z Polski, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii nie będą musieli szukać swoich miejsc pracy na zachodzie Europy, bo ta praca będzie tutaj, bo ta praca zostaje właśnie, zostanie, te stanowiska pracy zostaną dzięki tej drodze tutaj utworzone, wygenerowane. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że to kolejna umowa, którą po kolejne porozumienie, które z panem ministrem Merszekiem mogę podpisać. Bardzo cieszę się na naszą współpracę dotychczasową, w nadziei na kolejne przedsięwzięcia, na te stałe, dobre kontakty, a przed nami wielki projekt, o którym dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać. Będziemy, mam nadzieję, rozmawiać we wrześniu w Krynicy. Chodzi o transport kolejowy, ale to kiedyś w szczegółach o tym oczywiście powiemy. Ważne damy, ważne pani, ważny pan minister. Jestem zaszczycony i zadowolony, że postawiliśmy tu przysłowiową kropkę nad i. Rozmawialiśmy już o tych umowach kilkukrotnie przy okazji spotkań u nas czy u państwa. Dzisiaj sfinalizowaliśmy te rozmowy podpisaniem umów, które mam nadzieję będą nam dobrze służyć. Wspominaliśmy o Via Carpathia, która będzie nas łączyć i zapewni nam transport i możliwość dotarcia do wielu miejsc. To nasza priorytetowa budowa, dlatego tak troszczyliśmy się o finalizację tej umowy. Via Carpathia jest dla nas dobra, gdyż ograniczy migrację zarobkową oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach. O to musimy dbać szczególnie, bo potrzebujemy ruchu towarowego. Myślę, że jeszcze nie jeden projekt przed nami. Ponieważ migracja pracownej siły. Gratulujemy podpisania tego porozumienia, ale przede wszystkim chcemy wyrazić wielkie podziękowania, bo ta dzisiejsza decyzja jest dalszym krokiem i otwarciem ku temu, aby droga ekspresowa S19, droga ekspresowa R4 Via Carpathia stała się oczywiście faktem. To jest oczywiście radość, ale my na tym nie poprzestajemy, bo z wszystkimi samorządami staramy się i planujemy, aby wszystkie zjazdy, wjazdy na drogę ekspresową Via Carpathia były drożne, były czynne i dzisiaj 7 zjazdów w województwie podkarpackim jest już przygotowywane pod ten moment i fakt, kiedy ta droga będzie na całej długości otwarta, drożna i oczywiście eksploatowana. Źródłem finansowania tych zjazdów, wjazdów są środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, są budżety samorządów, ale i także program interregowski Polska-Słowacja. Droga jest priorytetem rządów obu krajów, priorytetem samorządów. Cieszymy się bardzo, że dziś mamy tą radość wielką, że ta kwestia budowy dróg wykracza poza granice naszego województwa, wykracza poza granice naszego kraju. Tą inicjatywę czynnie wspierają parlamentarzyści z obecnym tu panem posłem Bogdanem Rzońcą, wspierają eurodeputowani z panem Tomaszem Porębą, wspiera to także marszałek Kuchciński, który tą Via Carpathię czyni jako wielką oś rozwoju całych Karpat w naszej Europie. Myśmy tu wszyscy, jak przekraczaliśmy w czasach komunizmu tę granicę, to mówiliśmy, że to nie jest przejście graniczne, tylko postój graniczny. Tak było w czasach komunizmu. Niestety staliśmy tu dniami i nocami, żeby przejechać na południe Europy. Dziś pewnie już młodzi ludzie o tym nie pamiętają, ale tak było. Teraz Polska i Słowacja są w Unii Europejskiej, są razem w grupie wyszehradzkiej.
teraz te dwa kraje, bratnie kraje, ze sobą świetnie współpracują i powodują, że to nie będzie postój graniczny, to będzie pół w Barwinku i zaczyna się droga S19 i to będzie znaczna, ważna część Via Carpatii, czyli ważna część korytarza europejskiego. I chcę tu wspomnieć bardzo ważne jedno nazwisko. Chcę wspomnieć pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który robił bardzo wiele, żeby doprowadzić do tak zwanej pierwszej deklaracji łańcuckiej, na mocy której Polska, Słowacja i Węgry, prawda, podpisały porozumienie dotyczące właśnie potrzeby budowy Via Carpatii.